Myślę, że zagramy taką piosenkę, którą zagraliśmy w 2000 chyba roku w Ostrzeszowie, to było naprawdę dawno. I to chyba taka była piosenka nasza sztandarowa w tym czasie, zatytułowana Jedno życie. Nagraliśmy taką płytę, która się nazywała Drugie życie. A tytuł piosenki z płyty, takiej jakby promującej, on nazywała się Jedno życie. Ale płyta się nie mogła tak nazywać, więc Drugie życie. I tak sobie w tym czasie pomyślałem, bo sobie wtedy wymyśliłem ten zespół, że coś takiego w ogóle będę robił, bo choć wcześniej grałem i to różne piosenki układałem.
I że to jest takie drugie życie. No tyle. Proszę mnie powstrzymywać, bo ja muszę się zatykać sobie, ja zacznę gadać i właściwie przegadam całe koncept. Ale na tej płycie był taki utwór, teraz się mi on przypomniał, on tu nie jest wpisany. Obżarstwo i pijaństwo. Do słów Jana Lechonia z cyklu Siedem grzechów głodnych. No graj, nie lubią. Ciężko wspomina białe strzępy chryzantem pośród gorsów bieli. Na roboczą szkieliszek, choć nie wie wina, ale będę pił dzisiaj, aby mnie widzieli. Jutro przyjdę tu tak, że nic nie tańczy. Jest trzecią noc, się bawię bez wróżenia powiek. Jak muzyka brzęczy, nie jestem gorszy od nich, jestem zwykły człowiek. Lecz nagle myślę tego, skąd ja byłem w ręku. Z hukiem ręka budelna ciśnięta w ścianę. I nie rosi wasze wino, wszystko fałszowane. Żeby pić takie świństwo, trzeba nie mieć smaku. Yeah.
przeznaczenia bez przyszłości. Szli niepotrzebni, nieprzytomni, kto ich zobaczy, ten zapomni. Szli ubogiego brzegiem cienia i nikt nie stwierdził ich istnienia. Śpiewali piosnkę grejaką i umierali jako taką. Widziałem ich, słyszałem ich, już ich nie widzę i nie słyszę. Lubię trwającą po nich ciszę. Widziałem ją, słyszałem ją, widziałem ją. Właściwie to koleżanki mojej siostry, od Iwony, zatytułowany Czasomierz. To był 82 rok. Ja troszkę to tam zmieniłem, wstęp zupełnie inny zrobiłem, z takim wierszem, nieco innym, ale myślę, że jakoś to skleimy razem. Gwiazdy, których nigdy nie zobaczymy, pył kosmiczny, wszystko, czego nie rozumiemy, to, co jawi nam Ziemia, rdzenie planet, to tylko mały epizod wielkich prawd. A dzisiaj nad rzeką kamień puszczając w kaczkę na wodzie, trafiłem się sam. I myśl oczywistą w gardle ściskając, to co wiedziałem, nagle pojąłem. Umieramy, aby dostać odpowiedź zasadniczą. Są słowa, są gesty, są myśli, uczucia nic więcej. Jest życie tak ciche i skąpe, biegnące powoli koło mnie. Jest zegar, w nim czas się zatrzymał. On żyje, choć umarł w tym miejscu. Każdemu wybije godzina. Chcę tylko jednego gestu.
zegar o niczym nie mówi, a mówić chcę bardzo wiele. I strach wciąż rozsiewa paniczny, gdy oddech swój wokół rozleje. I cóż ci zostanie na koniec? Marzenia i kwiatek na trumnie, a zegar wciąż bije i bije. Nie wszystko żegna tak szybnie. Dziewczyna miała 18 lat, jak to pisała. I ten wiersz jest naprawdę dojrzały. Podobno jeszcze coś tam pisze, ale co się z nią dzieje, to już zupełnie nie wiem. Wiem, że mieszka gdzieś koło Zakopanego. Dwoje ludzieńków.
ale jesteśmy już tak smutno, to niech jeszcze będzie bardziej smutno. Choć ja zawsze, niektórzy mi mówią, że rzeczywiście te piosenki masz Jarek smutne, albo Majki no ma takie jakieś... A ja mówię, że to nie są smutne piosenki, tylko refleksyjne. Myślę, że czasy są takie i zresztą zawsze były, że warto gdzieś tam się pochylić, przeczytać jakiś wiersz, lepszy lub gorszy, jakoś tak eterycznie ten świat postrzegać w jakiś sposób taki miły, sympatyczny i boski. Wielu dziękuję. Często w duszy mi dzwoni pieśń wulkana w żałobie. O tych dwoje grudzienkach, co kochali się w sobie. Lecz pieszczoty szept pierwszy miłosnego wyznania stał się dla nich przymusem do nagłego rozstania. Nie widzieli się długo, z czyjejś woli i winy, a czas ciągle upływa. Bezpowrotny jedyny, a gdy zaszli się, to nie wyciągając kwieci, pod jaworem dwa cienie, pod jaworem ostanie beznadziejne spojrzenie. I pomarli oboje bez pieszczoty, bez grzechu, bez mzy szczęścia na oczach, bez jednego uśmiechu. Ustnych czerwień zagasł zimnym śmierci w momencie i pobrakł tak bardzo, jak nikt dotąd na świecie. Chcieli jeszcze się kochać poza własną mogiłą, ale miłość umarła, już miłości nie było. I po pełni spóźnieni uniedali Seniora, by się modlić o wszystko, lecz nie miłość utawić resztką, dotrwali.
Michalina Pytek, skrzypce. Łukasz Nowok. Klawisze, mówię. Piotr Sietka, gitara elektryczna. Daniel Główczyk. Gitara basowa. I Mateusz Jakiem na kontrabasie. Proszę, nie wiem, czy jest tutaj gdzieś, ale gdzieś się tam nie ma. Wiem, to właśnie chciałem na sam koniec powiedzieć. No tak. Damian Górecki, perkusja. Z 14 na 15 grudnia 1981 roku w stanie wojennym.
stałem całą noc na tej warcie i tak sobie wymyśliłem, jakie słowa takiej melodii. Tytuł: Dopóki ziemia kręci się. Dopóki jestem ja i każdy trochę szczęścia ma, będę trwał. I nie zmieni mnie żaden system uczuć walk, pomimo wszystko kocham ludzi, wiem, że nie jestem sam. Drogą, którą idę, to poezji ludzi krąg. A ja chodzę, marzę, piszę, czekam na ostateczny sąd. Dopóki jestem ja i każdy trochę szczęścia ma, będę trwał. Zostań czuć walk, pomimo wszystko kocham ludzi, wiem, że nie jestem sam. Droga, którą idę, to poezji ludzi krąg. A ja chodzę, marzę, piszę, czekam na ostateczny sąd.
No tak, jak śpiewam tą piosenkę teraz, to przypomniał się mi mój przyjaciel, już nie żyjący Leszek Pawlus. Przypomniał się mi mój przyjaciel Marek Kaleta i tak dalej. Wielu, wielu już chłopaków odeszło. Smutno. Ale jak wracałem z wojska, to ułożyłem taką piosenkę dla tych moich chłopaków w tym pociągu. Mieliśmy takie gusty. Byliśmy pijani, bo to z wojska wracaliśmy, to chyba wszyscy, taki był zwyczaj. I w pociągu między Gorzowem Wielkopolskim a Wrocławiem ułożyłem taką piosenkę, żeby mogli wszyscy zaśpiewać. I we Wrocławiu była premiera. Na dworcu głównym była premiera. Wszyscy się darli w niebo głosy. Ale żeby to było chociaż troszkę takie poetyczne, wtedy w ogóle nie wiedziałem, co to jest poezja i chyba to teraz nie wiem, tak naprawdę. No to coś takiego ułoży. Wszyscy to śpiewali, nauczyli się tego. To są dwie zwrotki. Dosłownie dwie zwrotki. Jestem tylko zwykłym, szarym człowiekiem i tylko różnimy się wiekiem. Jestem tylko zwykłym, szarym człowiekiem i tylko różnimy się wiekiem.
żeby go nie ogłoszono świętym. Nie malowano, nie wytykano palcami, nie oświecano życiorysem koniecznym i niepotrzebnym. Bez fotografii tak dokładnej, że nieprawdziwej, bez reklamy śmierci, bez wiary wygładzonego szkiełka, żeby był ścieżką, jak życie drobne, schylono, jak kłosy. Przebiegł Jezus nieśmiały i bosy. Przez którą przebiegł Jezus nieśmiały i bosy. Żeby go nie ogłoszono święty, nie malowano, nie wytykano palcami, nie oświecono życiorysem koniecznym i niepotrzebnym. Przez którą przebiegł Jezus, żeby był ścieżką, jak życie drobną.
nieśmiały i bosy. Dziękujemy ślicznie. Chciałem pozdrowić was wszystkich. Widzę i właśnie teraz postrzegłem moją małżonkę Agatę. Bardzo cię serdecznie pozdrawiam. Z tego miejsca od dzisiaj się widzieliśmy rano. No ale nigdy nie zaszkodzi. Jeszcze raz dziękuję ślicznie. Proszę państwa, małe kino.